Od aresztu za kaucją głównym wątkiem prowadzonego śledztwa jest atak na tle narodowościowym. Brytyjska policja apeluje o kontakt świadków zdarzenia. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że rodzina zabitego mężczyzny otrzyma wsparcie polskich władz. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Adrianna Borowicz. W dzień porannych monitorujemy to, co dzieje się w brytyjskich mediach. I to jeden z tytułów. Gazeta The Standard. Na pierwszej stronie mamy właśnie zdjęcie ofiary. Jest to zdjęcie rosłego mężczyzny. Patrząc na niego, aż trudno sobie pomyśleć, że mogły go napaść nastolatki. Ta grupa, która miała dokonać tej napaści, miała kopać na oślep, liczyła około 20 osób. To były dziewczęta i chłopcy. W tej gazecie pojawia się bardzo ciekawy wątek. Mówi to brat ofiary, pan Radosław. Arek nie mówił dobrze po angielsku i to spowodowało, że został zaatakowany. Inny jeszcze ciekawy wątek, wcześniej nieporuszany. W sobotę wyszedł na pizzę do centrum, choć zawsze zamawiają do domu, mówi pan Radosław. Wtedy wszystko się zaczęło. To też pokazuje nastroje panujące w Wielkiej Brytanii, że tak naprawdę sytuacja zaczęła się pogarszać po wynikach referendum w sprawie Brexitu. Jest też adnotacja, że jutro znajomi pana Arkadiusza organizują w Harlow marsz milczenia. A teraz kolejna reakcja. Na bestialskie morderstwo zareagowały też portale społecznościowe. Mamy tutaj organizację walczącą z rasizmem i jego przejawami. Ona podlinkowała, czyli dodała artykuł poświęcony temu morderstwu na swojej stronie i dopisek bardzo wymowny. Brak słów. Arek Jóźwik, spoczywaj w spokoju. A teraz jeszcze powiedzmy o samej ofierze, bo wiemy, że to Polak, lat 40, w Anglii mieszkał 4 lata, nie mówił dobrze po angielsku, jak powiedział jego brat, nie miał swojej rodziny, za to utrzymywał bardzo bliskie relacje z rodziną swojego młodszego brata. Jeśli chodzi natomiast o samo pobicie, to pokażmy, gdzie dokładnie doszło, poproszę o mapę. Na mapie oczywiście zaznaczone hrabstwo Essex i miasteczko Harlow. To jest 80-tysięczne miasteczko, mieszka tam spora grupa Polonii i teraz zobaczymy dokładnie ten rewir, gdzie doszło do tego pobicia. Jest to bardzo żywa dzielnica, tam znajdują się sklepy, bary z jedzeniem na wynos. Tam też poszedł w sobotę wieczorem pan Arkadiusz, poszedł ze znajomym, lat 43, policja nadal ustala jego tożsamość. Z tego, co mówią świadkowie, zaczęło się od ataku słownego. Grupa nastolatków zaczęła zaczepiać Polaka, dlatego że usłyszała, że mówi po polsku. Także stał się obiektem ataku najpierw tego werbalnego, potem młodzież przeszła do czynów, miała kopać na oślep. Efekt był taki, że ci dwaj mężczyźni trafili do szpitala. Pan Arkadiusz był już wtedy nieprzytomny i po dwóch dniach zmarł. Miasto Harlow jest w szoku i nie tylko ono. Dzisiaj reakcje na to pobicie we wszystkich mediach brytyjskich. Przygotowanego do wizyty matki jednego z nich. Zaatakowała ich grupa nastoletnich chłopców i dziewczyn. Wiem od relacji świadków, którzy widzieli tę sytuację, którzy rozmawiali wczoraj z polskimi mediami, że Polacy byli zaczepiani, byli obrażani słownie. 25 minut przed północą nieprzytomnych Polaków znalazła policja. Zostali zabrani do szpitala. Młodszy z nich, Arkadiusz J., zmarł w poniedziałek. Poczekajmy jeszcze na wyniki śledztwa. Miejmy nadzieję, że nie sprawdzi się to ten scenariusz mówiący o tym, że to była napaść na tle narodowościowym, bo to by oznaczało, że musimy poszukać jakiegoś szerszego rozwiązania w relacjach z Wielką Brytanią. Morderstwo wywołało wstrząs w miejscowej społeczności polskiej. Polacy przychodzą na miejsce zbrodni, składają kwiaty i hołd. Sprawcy podejrzewani są o mord na tle narodowościowym. Dochodziło do pobić Polaków na tle rasistowskim i o tym często informowały media lokalne. Tym razem jednak ta sytuacja wyeskalowała szerzej i jest to niestety element większego trendu. Od czasu referendum z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej widzieliśmy szereg przypadków, kiedy dochodziło do przestępstw motywowanych nienawiścią wobec Polaków. To są środowiska ludzi, którzy są bardzo sfrustrowani tą falą migracji, która napłynęła do Wielkiej Brytanii od 2004 roku. Polacy są symbolem tej imigracji, dlatego że są najbardziej najliczniejszą grupą. Jak wynika z najnowszych wyliczeń brytyjskiego Państwowego Biura Statystyk, Polska jest krajem, z którego pochodzi największa liczba imigrantów żyjących w Wielkiej Brytanii. Polaków na wyspach jest nawet więcej niż obywateli Indii, którzy od wielu lat stanowili największą mniejszość w Zjednoczonym Królestwie. Polskie służby konsularne są w stałym kontakcie z brytyjską policją, która prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. Sprawę należy wyjaśnić dogłębnie. To jest zadanie dla wymiaru sprawiedliwości brytyjskiego, no ale oczywiście nasze przedstawicielstwo dyplomatyczne w Wielkiej Brytanii też jest z całą pewnością tą sprawą
się zajmie. Dzisiaj na miejscu tragedii był polski ambasador. Zmarłego Polaka, naszego ambasadora oraz polski konsul. Do wydarzeń w Harlow odniósł się poseł partii konserwatywnej i wiceminister edukacji w rządzie Theresy May, Robert Halfon. Przekazał oświadczenie, w którym opisał znaczenie polskiej społeczności w 80-tysięcznym mieście. Jestem głęboko zasmucony tragiczną śmiercią Arkadiusza J. w wyniku straszliwego ataku, do którego doszło w sobotę. Przekazuję wyrazy współczucia nie tylko rodzinie i przyjaciołom ofiar, ale też całej wspaniałej polskiej społeczności Harlow. Sprawcami zabójstwa byli członkowie młodzieżowego gangu. Takie grupy nie od dziś są problemem brytyjskiego społeczeństwa. Zwłaszcza dla tej biedniejszej części, skąd głównie rekrutują się członkowie gangów, Polacy są konkurencją na rynku pracy, a poza tym pojawia się swego rodzaju zazdrość, tylko że Polacy potrafią ciężko pracować, wobec tego awansują w hierarchii, lepiej im się zaczyna powodzić. W sobotę Polacy w Harlow planują marsz poświęcony pamięci zabitego rodaka. Dominika Tchórzewska, TVP Info. Światy. W sobotę wieczorem banda nastolatków zaatakowała tutaj dwóch Polaków. Młodszego z nich, 40-letniego Arkadiusza Jóźwika, nie udało się uratować. To po prostu nie w porządku. Nie znałam tego mężczyzny, ale był mieszkańcem tego miasteczka. To jest chore. Chore i niepojęte. Głosowałam za wyjściem z Unii, ale to absolutnie nie oznacza, że popieram coś takiego. Głównym wątkiem śledztwa jest zabójstwo na tle narodowościowym. Dziś do Harlow przyjechał polski ambasador. Musimy współpracować. Mam na myśli oba społeczeństwa. Razem weźmiemy udział w sobotnim Marszu Milczenia. Mam nadzieję, że to pomoże. 80-tysięczne miasteczko jest w szoku. Polacy, mieszka ich tutaj ponad 1,5 tysiąca, są w Harlow najliczniejszą mniejszością narodową. Ostatnio nie byli tu mile widziani. Mogę powiedzieć, że nie jest za wesoło i nie wiem, jak długo tutaj zostanę, ale planuję w tym roku akurat wracać do Polski. Ktoś ostentacyjnie na dźwięk polskiego zatkał uszy. Ktoś krzyknął coś obraźliwego. To nie jest tylko tragedia dla rodziny czy dla Polski. To też wielka tragedia dla Harlow i Wielkiej Brytanii. Powinniśmy być życzliwym i porządnym narodem. Okładka brytyjskiego tabloidu The Sun. Zabity przez grupę nastolatków za to, że był Polakiem. 2 miesiące temu ta sama gazeta pisała tak. Tam, gdzie wygrał Brexit, ulice są pełne polskich sklepów. Dzieci nie mówią po angielsku, ale wreszcie brytyjska flaga powiewa wysoko. Za wyjściem z Unii opowiedziało się też Harlow. Fala niechęci do imigrantów zalewa jednak całą Wielką Brytanię. Polaków na wyspach jest około 1 000 000. I to oni padają coraz częściej ofiarami ataków. Byłam rozczarowana podejściem Anglików do Polaków szczególnie i niestety kierowaniem się stereotypami i myśleniem w kategoriach, że Polacy to złodzieje, że Polacy tak naprawdę zabierają nam miejsca pracy. Gospodarka brytyjska na imigracji korzysta i nie wydaje mi się, żeby był możliwy taki całościowy, radykalny zwrot, w ramach którego nasi rodacy usłyszą: Polacy, wyjeżdżajcie stąd, solidarnie od wszystkich Brytyjczyków. Polaków w Harlow skatowała banda 15 i 16-latków. Policja zatrzymała 6 z nich. Większość już wypuszczono za kaucją. Maria Stepan, Wiadomości.